Już za chwilę rozpocznie się test nowego Peugeota 3008. Jeśli jednak jesteś zainteresowany zakupem używanego, pamiętaj, aby zawsze być gotowym na rozmowę ze sprzedawcą i sprawdzić historię danego egzemplarza. Czy nie był on powypadkowy i czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji możesz znaleźć szybko, łatwo i przyjemnie na stronie carvertical.com, na którą serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy do testu. Cześć wszystkim! Dzisiaj samochód mocno różniący się od tych wszystkich, które miałem ostatnio na kanale, czyli jak zdążyliście zauważyć, Peugeot 3008. Jeśli jesteście ciekawi, czemu ten samochód jest inny i czy inny to znaczy fajniejszy, zapraszam na test. Zacznę od słowa z dnia, kiedy ten samochód odbierałem. Jak wsiadłem do niego po raz pierwszy, to byłem w mocnym szoku, bo tutaj wszystko jest naprawdę inne. Jak nie jesteście przyzwyczajeni do Peugeotów, to jestem przekonany, że przyzwyczajenie się do obsługi wszystkich w zasadzie urządzeń we wnętrzu zajmie Wam trochę czasu, a przynajmniej trochę tego czasu zajęło mnie. To, że ten samochód jest zupełnie inny, zauważacie dosłownie w tej sekundzie, w której do niego wsiądziecie. Ja w momencie odbioru tego auta odbierałem go w takim ciemnym pomieszczeniu, gdzie za bardzo nie było nic widać i miałem tam w cudzysłowie problem, żeby w ogóle ruszyć, żeby zmienić tutaj poprawnie bieg. Te wszystkie rzeczy są inne, ale one są oczywiście do przyzwyczajenia. I teraz tak, pierwsza rzecz, która rzuca się w tym samochodzie, przynajmniej mnie, to kierownica. Ona jest spłaszczona, co się rzadko zdarza, i na dole, i na górze. I ja nie wiem po tygodniu jazdy tak naprawdę, czy to jest lepsze, czy gorsze od kierownic, które są na przykład spłaszczone tylko na dole, bo ja w ogóle lubię, jak jest coś takiego. A to dlatego, że jak jedziecie prosto, to tego oczywiście nie czuć, ale przy manewrowaniu, jak łapiecie tutaj, jest to troszkę dziwne. Ale muszę powiedzieć, że na przykład ciągnęło mnie codziennie do tego samochodu, żeby się znowu nim przejechać, żeby właśnie złapać tą kierownicę, żeby to poczuć, bo jest to coś innego. Nie umiem wydać werdyktu, czy to jest lepsze, czy gorsze od, tak jak powiedziałem, tych standardowych kierownic, ale bardzo mi się to podoba. Ogólnie kierownica jest mega. Zobaczcie, jak to wygląda. No, mistrzostwo świata. Wnętrze wiem, że budzi bardzo duże kontrowersje i bardzo dobrze, bo powiem tak, trochę inaczej odbiera się samochody, jak się na przykład ogląda testy po prostu, czy tam czyta gazetę, ale jeżdżąc codziennie, nie codziennie, jeżdżąc co tydzień innym samochodem, jest w pewnym momencie takie uczucie, że to wszystko się zlewa, że te samochody są wszystkie takie same. I mega, że ten samochód jest tak inny od całej reszty. Słyszałem opinię, że niektórym się to nie podoba w ogóle. Ja uważam, że to jest super. I zaraz przejdę do takiej części praktycznej, bo to, że jest ładne albo inne, to wcale nie musi oznaczać, że jest praktyczne, ale sam wygląd kokpitu, sam design dla mnie jest rewelacyjny i wcale się nie dziwię, że ludzie są zakochani w tym samochodzie, tak wiele osób. Materiały są bardzo dobre, trochę strach o tym mówić, bo ostatnio przy teście Dustera przeczytałem, czy dostałem ileś informacji, o, po co ty mówisz o plastikach. No mówię, bo nie jest to dla mnie najważniejsza rzecz w samochodzie, ale zwracam na to uwagę, bo to wpływa na to, jak się w tym samochodzie czuję. No to tu się czuję super, bo te materiały są w porządku. Tak samo z zewnątrz, ten samochód moim zdaniem to jest jeden z najładniejszych crossoverów, czy zwał jak zwał, ja nie chcę się w te klasy bawić, bo ciężko określić, który samochód jest jaki, no nazwijmy go crossoverem. To jest oczywiście kwestia gustu, moim zdaniem ten samochód jest genialny, jeśli chodzi o design, ma pełno takich smaczków. Zobaczcie, jak wyglądają światła z tyłu. Fajnie to jest zrobione, tak samo z przodu ma już kły, czyli jakby ten najnowszy znak Peugeotów. Zwraca bardzo na siebie uwagę i moim zdaniem piękne auto. Bardzo podobają mi się wirtualne zegary, iCockpit jest genialny, popatrzcie sobie troszkę, ja tu troszkę poprzełączam. Jest tutaj sporo ustawień tych zegarów, one w zasadzie każde ustawienie jest ciekawe i ja tak jak często mówiłem, że te wirtualne zegary może są nie do końca potrzebne, tak tutaj uważam, że designersko po prostu wizualnie wyglądają świetnie. I to jest coś, co na pewno chciałbym mieć w tym samochodzie. W ogóle od pierwszego momentu wejścia do tego samochodu ja się czuję, że jeżdżę czymś innym i się to bardzo podoba. I tutaj jest ogromny plus dla Peugeota za to, że ma swoją filozofię robienia samochodów, ale muszę przejść do rzeczy, które mi się w tym samochodzie spodobały mniej, bo oczywiście takie są. I zacznę od tych mniej istotnych. Oczywiście standard, czyli sterowanie klimatyzacją. Tutaj, czyli pyk. Możecie sobie zmienić, oczywiście trzeba trafić i tak dalej, ale powiedzcie mi jedną rzecz. Ja rozumiem, jak marka chce ograniczyć tutaj do niezbędnego minimum te przyciski i po prostu przenosi sterowanie klimatyzacją tu. Znaczy rozumiem, nie rozumiem, bo to jest bez sensu, ale dobra, robią tak, jest jakiś powód. Ale tutaj jest tak,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście przycisków. 14, bo tu jeszcze jest pokrętło. 14 przycisków w tym miejscu i nie zmieściło się tutaj nic, czym moglibyśmy sterować ogrzewaniem wnętrza. Bez sensu. Trzeba nacisnąć tutaj przycisk, wejść sobie w menu i dopiero oczywiście trafić, jak to dziś jest modne. Będę to krytykował, dopóki będę mógł, bo to jest bez sensu. Tym bardziej, że tak jak mówię, 14 przycisków. No kurde, dałoby radę. To przecież to jest najważniejsza rzecz, która powinna się tu znaleźć. Nie na drugim, trzecim, czwartym miejscu. Nie wiem, może pierwszym są światła awaryjne. No to na drugim jest ogrzewanie. Powinno być to tutaj. Nie ma. Drugą taką rzeczą, też nie najważniejszą, ale troszkę nielogicznie są rozmieszczone przyciski na kierownicy. Bo tak, macie lewą stronę, gdzie macie na przykład głośniej, ciszej. Macie tutaj pokrętło, którym bardzo wygodnie się steruje. W każdym samochodzie uważam, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby przełączać na przykład piosenki. I teraz tak, robię sobie głośniej, ciszej tutaj, chcę przełączyć piosenkę czy stację, od razu przekręcam tym i co się dzieje? Zmieniają się zegary. Bo żeby przełączyć piosenkę, trzeba nacisnąć to pokrętło, czy przekręcić. To jest też troszkę nielogiczne, ale to też jest pierdoła. To jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. Ale mnie to drażniło, dlatego o tym mówię. O, DHT, najfajniejszy sklep na Białołęce, jakby ktoś pytał. I ogólnie jeszcze wrócę do tych zegarów. Tutaj tak naprawdę też może przywołam taką sytuację. Wsiadłem w ten samochód, pierwsze co ja robię, no oczywiście standard, to staram się sparować telefon. Znaczy inaczej, paruję. Tutaj się starałem. Starałem się dlaczego? Przeszukałem tu wszystkie funkcje, jakie są. Wszystkie. Już wchodziłem w takie bzdury, że wiedziałem, że tam nie będzie telefonu, no ale nie mogłem znaleźć nigdzie. Siedziałem już zrezygnowany i dopiero sobie uświadomiłem, że przecież te guziki są tu. I dopiero po naciśnięciu telefonu mogłem sparować. To jest też oczywiście, jak ktoś ma taką wiedzę, czy teraz, jak już będę wsiadał w samochód, to albo będę pamiętał, albo mi się szybko przypomni, ale tak mówię to tylko po to, że możecie być zagubieni, wsiadając w ten samochód na początku i może w pewien sposób on was przytłoczyć. Jak nie zapoznacie się z nim wcześniej, tylko zrobicie tak jak ja, czyli wsiadam, jadę i w zasadzie w trakcie jazdy wszystko patrzę, co jest, no to część rzeczy, przez to, że jest inna, możecie być zagubieni. Tylko nie poddawajcie się na przykład na jeździe testowej, bo to jest wszystko do przyzwyczajenia. Znam takie osoby, bo ja sprzedawałem samochody, które jak miały pierwszy zły kontakt, to myślały na przykład o czymś takim: o Jezu, nie umiem, pan jedzie dalej, ja już nie chcę. Nie róbcie takiego błędu, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. Ja właśnie po to o tym mówię, że to jest samochód, który potrafi przytłoczyć. Nawet mnie, który co tydzień zmienia samochód, czasami dwa albo trzy samochody mam w tygodniu i przyzwyczaiłem się do tego, że one są inne, dużo łatwiej mi te samochody obsługiwać niż, że tak powiem, standardowemu klientowi i ja się tu gubiłem na początku, także jest to kwestia do przyzwyczajenia i poznania, a ten samochód warto poznać, żeby się do niego nie zrazić tym, że jest inny, bo ja uważam, że jest to jego duża zaleta. Ale jak coś jest nielogiczne, no to o tym wspominam. Są to takie pierdoły, które jakoś zwróciły moją uwagę, ale muszę przejść do rzeczy, która tu jest najważniejsza i nie zacząłem od niej specjalnie. Jest to silnik. Widzicie, jakich rozmiarów jest ten samochód. To nie jest małe auto. Jest tutaj co napędzać. Jak zdążyliście pewnie zauważyć z opisu filmu, mamy tutaj silnik o pojemności 1.2. Chciałem zrobić taką pauzę dla wrażenia. I 130 koni. To jest PureTech, to jest oczywiście silnik, który w kategorii 1.0, 1.4 zdobył całą masę nagród za silnik roku. I powiem tak, to jest silnik, który też wzbudza kontrowersje. Co zdążyłem zauważyć po tym, że na przykład kumpel, z którym testujemy w zasadzie wszystkie samochody, był tym silnikiem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja natomiast, powiem w 100% szczerze, uważam, że ten silnik w dużym stopniu psuł odbiór mój tego samochodu. To nie znaczy, że to jest zły silnik. To znaczy tylko i wyłącznie tyle, że chciałbym tutaj, w cudzysłowie może, normalną jednostkę. Bo to jest silnik trzycylindrowy, w tak dużym aucie, moc też nie jest jakaś ogromna, przy czym sama moc jest moim zdaniem wystarczająca do tego samochodu. Tu jest niecałe 10 sekund do setki, co jak na takie auto jest wynikiem wystarczającym, bo to nie jest samochód do ścigania. Brak mu mocy gdzieś tam od 100 na godzinę, no to wiadomo, że tych przyspieszeń dużych nie ma, ale są wystarczające. Tyle, że w moim odczuciu ten silnik jest dosyć głośny i to głośny w taki dość nieprzyjemny sposób. No słychać po prostu te trzy cylindry. Po drugie,
trochę nierówno pracuje dla mnie. Czuć pewne wibracje, na przykład jak stoicie na światłach, to ja te wibracje wyczuwam. I największą wadą tego silnika jest spalanie. Dlatego, że jeżdżąc po Warszawie, oczywiście nie są to sprzyjające warunki, bo raz, że duże miasto, korki i jest zimno, ale ja mam wyniki 10-11 litrów. To jest bardzo dużo moim zdaniem, tym bardziej jak usłyszycie 1-2. No to pierwsze wrażenie macie, gdzie 1-2, to 4,5 litra, panie. No wiadomo, że też nie tyle, ale to jest za dużo. W trasie, przy takich normalnych prędkościach, to już jest te 7, powiedzmy, litrów 8, w zależności oczywiście autostrada, czy jakaś wolniejsza droga, ale to jest samochód w większości do miasta. Myślę, że wiele osób kupuje go po to, żeby jeździć na co dzień po mieście i to jest zdecydowanie za dużo, tym bardziej jak na taką jednostkę. Oczywiście mocno na moje odczucie wpłynęło to, że przeczytałem, bo nie jeździłem takim silnikiem, ale przeczytałem, że w tym samochodzie możecie mieć silnik hybrydowy 225 koni, co już robi wow, i możecie mieć silnik 300 koni, co już jest troszkę dla mnie niewyobrażalne, bo w życiu bym się tego nie spodziewał tutaj, ale jest taka opcja w cenniku. Oczywiście ona już będzie miała chorą cenę. Ja o cenach powiem na końcu, ale mając taką świadomość, że tutaj można mieć bardzo ciekawe jednostki, no zacząłem troszkę to 1-2 odbierać inaczej. Ale tak jak mówię, to jest mój odbiór, możecie mieć zupełnie inne wrażenie. Jestem wręcz przekonany, że osoby, dla których jest ten samochód, będą z tego silnika może nawet niezadowolone, tylko w ogóle zachwycone oprócz spalania. Ale z samej jazdy myślę, że ten klient docelowy będzie bardzo zadowolony. Mamy tutaj tryby, możemy sobie wrzucić sport na przykład i to jest jeden z tych samochodów, w których nie zmienia się tylko kolor na czerwony na zegarach, tylko on się staje dużo bardziej dynamiczny. Jest to dosyć proste, po prostu skrzynia utrzymuje wyższe obroty. Jakby prosta reguła, uwielbiam takich ludzi, co to teraz zrobił pan. Prosta reguła, ale mocno zmieniająca charakter tego samochodu, na plus oczywiście, bo samochód robi się dynamiczny. W trybie eko to możecie jeździć, nie wiem, spod przedszkola, pod Biedronkę na przykład. Chyba, że wam się śpieszy, no to nie wiem w sumie, co będzie lepszym porównaniem, no. Ale to jest tryb do mega wolnej, spokojnej jazdy. Do zamulania, tak krótko mówiąc. Oszczędności jakichś większych nie odnotowałem w tym trybie. Także ja w przypadku każdego samochodu mówię o wadach oczywiście, bo muszę to robić. Taki jest sens testowania samochodów. Nawet jakby ktoś się miał obrazić za to. Przełączę to eko, bo się nie da jechać. I dlatego chcę podkreślić, żebyście mieli tą świadomość. Ten silnik nie jest wadą tego samochodu, a przynajmniej może nie być wcale wadą tego samochodu, bo to jest jednostka, która wystarczy do normalnej jazdy. Wadą jest spalanie, to na pewno, ale ja chciałbym mieć w tym samochodzie inny silnik, bo sam samochód podoba mi się bardzo. To jest jeden z najfajniejszych samochodów, jakie miałem w testach od dawna. Być może dlatego, że jest tak inny. Ale w tym wypadku inny to znaczy fajny, ciekawy. Chce mi się tym samochodem jeździć. Ja na przykład, powiedzmy, przychodzi sobota, niedziela, na przykład mam zrobione zdjęcia, wcale nie muszę już nigdzie nim jechać. Mam w głowie, kurde, pojechałbym sobie. I parę razy to już mówiłem. Są takie samochody, co nawet przez myśl mi nie przejdzie, bo mi się nie chce. A to jest jeden z tych samochodów, co robię to bardzo chętnie. Zrobiłem jeszcze troszkę błąd, bo jest tutaj coś, co bardzo maskuje tą małą pojemność. I te trzy cylindry, czyli właśnie skrzynia. To jest skrzynia ośmiobiegowa, bardzo szybka, bardzo płynna i bardzo precyzyjna. Ona się w zasadzie nie gubi. Bardzo rzadko zdarzały mi się jakieś szarpnięcia i to jest coś, co, tak jak powiedziałem, chyba maskowanie małej pojemności silnika to jest takie dobre określenie tej skrzyni, bo po prostu dzięki niej można przyjemnie jeździć silnikiem o małej pojemności. Tyle, że tak jak mówię, to nie jest silnik dla mnie. A jeszcze wracając troszkę do samego wnętrza, to jest przestronny samochód, ma przeogromny schowek tutaj. Zobaczcie, jak on wygląda. No tutaj to można z zakupy przewozić, to chyba powinno być doliczane do pojemności bagażnika czy do możliwości transportowych samochodu, bo naprawdę jest ogromny. Nikt też nie narzekał na przestronność z tyłu. No i mamy też bardzo duży bagażnik, 520 litrów, zobaczcie. To już jest naprawdę sporo. Można oczywiście mieć w opcji otwieranie nogą, ale sam bagażnik w sobie jest bardzo duży i ma ogromną powierzchnię pod podłogą, także to jest na pewno zaleta tego samochodu. Wiadomo, to jest samochód, który ma też przewozić rodzinę, także bagażnik musi być duży. A samo prowadzenie jak na crossovera, to nie jest może lider segmentu pod tym względem, ale jest mega przyjemne.
To jest na pewno jeden z przyjemniejszych crossoverów, czyli samochodów, za którymi ja nie przepadam. To do kategorii, gdzie mówimy o przyjemności prowadzenia, na pewno nie mogę się przyczepić, a wręcz myślę, że mogę ten samochód mocno pochwalić. No i na koniec coś, co jest ulubioną kategorią wszystkich, którzy samochód chcą naprawdę kupić, czyli ile to kosztuje. Ceny startują od około 114 tysięcy za wersję właśnie z tym silnikiem, ze skrzynią manualną oczywiście. Podstawowa wersja jest całkiem ciekawie wyposażona, ale to pewnie tak jak w większości samochodów kupujecie wyższą. Samochód z taką skrzynią w wyposażeniu, które... No nie będę tego wszystkiego wymieniał, bo to możecie sobie sprawdzić bardzo prosto. Każdy dopasuje sobie pod siebie, ale tak w mojej opinii samochód do wyjechania z salonu będzie kosztował około między 130 i parę, a 140 tysięcy, bo to jest taka wersja, która będzie miała wszystko to, co jest potrzebne przy tej jednostce i przy tej skrzyni, czyli około 140 tysięcy. Czy to jest dobra cena? Moim zdaniem na pewno nie najgorsza. Może ten samochód powinien startować troszkę niżej, to tutaj może mógłbym powiedzieć, że tak, ale 140 tysięcy za tak wyposażony samochód w dzisiejszych chorych czasach jest ceną dobrą. Mówię to tak trochę nie do końca pewny, bo chciałbym powiedzieć, że gdyby to był trochę większy silnik, no to wtedy by już było jakby bez żadnych wątpliwości. No ale jest taki jest, także znowu powiem to kolejny raz. Mówię o swoim odbiorze. Klient docelowy tego samochodu, podejrzewam, będzie zadowolony, ale jest zadowolony, bo tych samochodów sprzedaje się cała masa. Także podsumowując, bardzo ładny samochód, inny, ale w pozytywny sposób. Jest oczywiście kilka wad, jak to w każdym samochodzie. Największą wadą tego samochodu, możecie sobie zapamiętać, nie tego samochodu, tego silnika, jest spalanie, bo ono jest dosyć duże, ale samo auto jako towarzysz codziennych podróży jest mega przyjemne. Chce się nim jeździć, chce się na nie patrzeć, bo jest bardzo ciekawie zaprojektowane. Ja się mega jaram, że są tacy producenci jak Peugeot, którzy robią to po swojemu, robią to inaczej, bo nie każdy chce jeździć niemieckim samochodem i bez krytykowania i czepiania się, ale fajnie, że wszystko nie wygląda tak samo. No popatrzcie jeszcze raz. Dla mnie to jest rewelacja. I cieszę się, bo jadąc oddać ten samochód niedługo, w tym samym miejscu odbieram Citroena C5. Także pozostajemy we francuskich klimatach. Jestem mega ciekawy opinii użytkowników, może nawet nie tego modelu, co tego silnika. Dajcie znać, czy po dłuższej jeździe, po dłuższym czasie użytkowania takiego samochodu, co się czuje, czy ten silnik, wbrew temu, co ja twierdziłem, że to nie jest silnik dla mnie, może właśnie jest, może tym samochodem trzeba dłużej pojeździć. I jak on się sprawuje? Czy jest bezawaryjny? Jak z tym spalaniem? Dajcie znać, jak to jest na co dzień. A ja dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o komentarzu, o cenach i subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć!